każdym razie, co by nie było... Cześć, wyobraźcie sobie taką sytuację. Siedzicie na poczcie. Jest smutny, zwykły poniedziałek, stoicie sobie w beznadziejnej kolejce. Z nudów przeglądacie najróżniejsze narodowo-katolickie dewocjonalia, rozmaite tam albumy o papieżu, przepisy na tuczącą polską kuchnię siostry Anastazji i kolorowanki pod tytułem Kto ty jesteś, Polak mały? Więc stoicie sobie tak, przyglądając się łupieżowi osoby stojącej przed wami, a tu nagle wpada ze spluwą Jakimowicz Jarosław. Jeszcze młody, jeszcze piękny, ze swoimi półdługimi blond włosami, opalenizną z solarium i jasnobłękitnymi oczami. Wpada i wszyscy wtedy gleba. Porywa naręcza kalendarzy z Ojcem Świętym, porywa przepisy siostry Anastazji, porywa parę plastikowych zabawek, jakiś tam bestseller Mroza, porywa pieniądze, które miały trafić w charakterze renty do kilku biednych emerytek czy rencistek. No i znika. Tak, otóż ta scena wydarzyła się naprawdę. Młody Jarosław Jakimowicz naprawdę napadł na pocztę, za co został skazany na 4 miesiące więzienia. Nie był zresztą nowicjuszem w branży. Już wcześniej, pewnie jako nieletni, był skazany na prace społeczne za drobne kradzieże. W 1995 roku zadebiutował rolą Cichego w filmie sensacyjnym Jarosława Żamojdy Młode Wilki, który przyniósł mu znaczną popularność ze względu głównie na jego urodę. Dla mnie osobiście Jarosław Jakimowicz stał się żywą osobą w roku 2008, kiedy zwyciężył w 5. edycji reality show TV4 Big Brother VIP. Ja to doskonale pamiętam, bo mały włos, nie wylądowałem wtedy z nim razem w tym domu, wielkiego brata, w ostatniej chwili zrezygnowałem. Wówczas właśnie po raz pierwszy zacząłem traktować Jakimowicza jako kogoś żywego, kto na przykład może chrapać. Musiałem rozważać takie kwestie, przecież skoro miałem z nim mieszkać w jednym domu i spać w jednej sali. Ostatnio Jakimowicz prowadzi w duecie z Magdaleną Ogórek program społeczno-polityczny W kontrze. Widzimy więc, że jest to człowiek, który od najmłodszych lat chciał być znany. Już jako młodzieniec założył zespół muzyczny, potem grał w filmach i pieczołowicie, ziarenko do ziarenka, lepił tą kulę swojej sławy, tak jak czynimy to my wszyscy uzależnieni od niej. Raz show biznes go kochał, innym razem wypluwał, no jak każdego. Ale Jakimowicz zawsze jednak wracał i wraca. Bardzo wątpię więc w ten cały gwałt. Osoba tak długo przebywająca w show biznesie i tak dobrze znająca zasady gry raczej nie pozwoliłaby sobie na coś takiego. Zresztą właściwie po co gdybać w tej sprawie? Czy w ogóle jest jakaś sprawa? Bo oto teraz Jakimowicz przebywa w denerwującym zawieszeniu. Niby jest jakaś sprawa, ale właściwie tej sprawy nie ma. Gdyby faktycznie, prawda, kogoś zgwałcił, bardzo trudno byłoby teraz udowodnić, jeśli zgwałcona osoba natychmiast po gwałcie nie zjawiła się na policji i nie pobrano wymazów odpowiednich, próbek płynów, że tak powiem, ustrojowych i tak dalej. Poza tym właściwie nikt na razie Jakimowicza nawet nie oskarżył. I tu pojawia się pytanie. Niby nic się nie stało, prawda? Do niczego niby nie doszło, a jednak starannie i skutecznie spieprzono mu wizerunek, który i tak już z różnych przyczyn był jakoś tam nadwątlony. Czyli ktoś został w tej sprawie pokrzywdzony. Oskarżenie o gwałt czy o molestowanie seksualne, prawie nigdy niemożliwe do udowodnienia, jest bardzo łatwą bronią i należy o tym zawsze pamiętać i brać to pod uwagę. Wystarczy po prostu powiedzieć, ja ciebie oskarżam. A przecież w tej sytuacji i w tej konkretnej sprawie nawet nie padło takie oskarżenie.
I już, czy są dowody, czy ich nie ma, gówno, jak wiadomo, przylepia się natychmiast i coś tam zawsze zostaje. Czyli właściwie każdego można w showbiznesie zniszczyć, po prostu oskarżając go o gwałt, a że prawie nigdy nie ma na to żadnych dowodów, cóż z tego, i tak jest już zniszczony. I teraz tak, internet nie interesuje się, czy są dowody tego, czy nie ma, czy tak się naprawdę stało, czy też do żadnego gwałtu nie doszło. Po prostu powstają złośliwe memy, powstaje hejt, wylewa się na tą osobę całe to śmierdzące wiadro, wypowiedzi, filmiki, po prostu wylewa się na niego cały hejt. Na kogoś, któremu nic nie udowodniono, ani właściwie na kogoś, czy jego nazwiska nawet nie wymieniono, prawda? I uważam, że w tej całej sprawie z Jakimowiczem, jeżeli możemy się na tej sprawie czegoś nauczyć, to uważajmy bardzo z przyjęciem jakichkolwiek insynuacji za prawdę i za po prostu obiektywną prawdę. Dopóki nie zostanie coś udowodnione, nie powinniśmy się znęcać nad Jarkiem ani go hejtować, czy go lubimy, czy go nie lubimy. Na 99% sprawa i tak jest zapewne dęta i pusta jak wdmuszka, a człowieka w końcu jest żal. Tym bardziej, że kiedyś w końcu obrabował nam pocztę. I to budzi we mnie pewną jednak sympatię i wytrzymał z Jolą Rutowicz tak wiele tygodni w jednym domu mieszkając, a ona to już na bank chrapie.